Jakie w tym całym geopolitycznym zamieszaniu jest obecnie położenie Polski? Bo patrząc na twarz premiera Tuska, można odnieść wrażenie, że jest co najmniej mocno zaniepokojony. Rzeczywiście chodziło po tej głowie Władimira Władimirowicza, żeby użyć broni masowego rażenia. Były rozmowy na bardzo wysokim szczeblu między szefami wywiadów. Dlaczego zatem zrobił to teraz? Dlatego, że Rosja też przekroczyła pewne czerwone linie, to znaczy pojawili się żołnierze koreańscy i wszystko na to wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej, bo tam mają być rotacje. To idzie w dziesiątki tysięcy. To zakończenie konfliktu w postaci podpisania traktatu pokojowego? Nie wiem, oj nie wiem. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Amerykanista, dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest moim dzisiejszym gościem. Wywiad ten za zadanie ma odpowiedzieć na pytanie, czy biorąc pod uwagę te geopolityczne zamieszanie, Polska jest bezpieczna. Na pewno najbezpieczniejszym środkiem lokomocji nie jest mój złoty maluch, w którym nagrywane są wywiady. Natomiast złota folia sprawia, że auto to jest zauważone przez każdego kierowcę i może dzięki temu udaje się uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na drodze. Skoro już mówimy o bezpieczeństwie, to zadbajcie o poufność swoich danych z partnerem kanału, firmą Surfshark, która wyposaży Was w VPN. Korzystając z ich usług, możecie anonimowo podpiąć się do sieci, gdyż komputer najpierw łączy się z serwerem, a później serwer łączy się z internetem. W związku z tym jesteście odporni na większość ataków hakerskich oraz inwigilację prowadzoną przez strony zbierające o nas informacje. Używając Surfsharka, możecie oglądać treści, które z jakiegoś powodu są cenzurowane w kraju, w którym akurat się znajdujecie. Innymi słowy, wspomniany VPN obchodzi blokady geograficzne. Umożliwia on także zakupy w najniższych cenach, bo sprawia, że Wasz ruch w sieci jest niewidoczny. Więc przy kolejnych odwiedzinach na danej stronie cena konkretnego produktu czy usługi nie wzrasta. Z okazji Black Friday, a także zbliżających się świąt, możecie kupić Surfsharka w bezkonkurencyjnej cenie. Wejdźcie na surfshark.com/surfduzy. I zyskajcie dodatkowe 4 miesiące Surfsharka. Oferta jest ograniczona czasowo, więcej informacji znajduje się w opisie. Jaki mamy w tej chwili okres w Stanach? Bo z jednej strony do prawie końca stycznia Trump w Białym Domu nie zasiądzie, natomiast w nocy wybuchła informacja w mediach o tym, że Ukraina otrzymała zezwolenie na wykorzystywanie akatamsów na terytorium Rosji. Czyli to jest broń dalekiego rażenia, coś o czym w ogóle na początku konfliktu nikt nie chciał rozmawiać. A teraz Biden, który ustępuje stronu, stwarza taką możliwość. A no właśnie, można powiedzieć tak, że ta prezydentura Bidena, jak on sam zapowiadał, miała być taką prezydenturą na jedną kadencję, a później się z tego wycofał, jak wiadomo, reszta jest historią, wszyscy ją znają. Poza tym uważano, że to będzie właśnie rzeczywiście taka prezydentura trochę przejścia, a on tymczasem no, jednak rozbudował program dość intensywnego zaangażowania inwestycyjnego rządu federalnego, co już jest sporą zmianą w warunkach amerykańskich, a po drugie, rzeczywiście w okresie, który uchodzi w Stanach Zjednoczonych za czas tak zwanej kulawej kaczki, czyli kiedy prezydent ustępuje, już właściwie nic nie robi. On zrobił rzecz dość zasadniczą. Coś, co było właściwie przedmiotem stałych dyskusji, narzekania komentatorów oraz wyjaśnień ze strony samej administracji, dlaczego tak się nie dzieje. Stało się, zdaje się. Oczywiście teraz jeszcze nie mamy tego oficjalnego potwierdzenia. Chyba nie było w ciągu tych ostatnich kilkunastu godzin ze strony Białego Domu. Ale no taka jest prawda, że wedle wszelkich danych, skoro Rosja już jest na tyle zaniepokojona, to Reuters podał te informacje, że postanowiła zająć stanowisko w tej kwestii. Wszystko wskazuje na to, że dostali. No i tak, czyli można zacząć spekulować, dlaczego tak się stało. Dlaczego Biden złamał tę żelazną zasadę, która wiązała się do tej pory z ideą deeskalacji. Zacznijmy może, jeśli pan pozwoli, od kwestii tej eskalacji. To nie jest tak, że to jest jakiś chochoł, którego oni sobie wymyślili, że Rosja może eskalować, może zrobić coś głupiego,
Był taki moment, kiedy Rosji bardzo źle szło i tam chyba rzeczywiście chodziło po tej głowie Władimira Władimirowicza, żeby użyć broni masowego rażenia. Były rozmowy na bardzo wysokim szczeblu między szefami wywiadów. Były polski ambasador w Rosji, profesor Marciniak, zwrócił uwagę na rzecz następującą, że ukazało się opracowanie wtedy w samej Rosji ludzi, którzy kształtują w jakimś sposób, czy próbują przynajmniej kształtować, bo to jest agencja rządowa, czy inaczej, może nie agencja rządowa, tylko struktura Instytutu Naukowego wpływającego niejako na kształtowanie polityki Rosji albo komentującego ją. Ukazało się opracowanie, które wskazywało na ryzyka po stronie Rosji związane z możliwością użycia takiej broni. To znaczy, to nie jest tak, że w ogóle jest to coś, czym Putin się posługuje wyłącznie w kategoriach straszaka. Z tego powodu nie można w ogóle między bajki tak zupełnie włożyć tej groźby, że Rosja niejako w poczuciu, no, że dostaje cięgi i przegrywa tę wojnę, nie zrobi nic nieodpowiedzialnego z punktu widzenia polityki międzynarodowej. Dlaczego zatem zrobił to teraz? Dlatego, że Rosja też przekroczyła pewne czerwone linie. To znaczy, pojawili się żołnierze koreańscy i wszystko na to wskazuje, że będzie ich jeszcze więcej, bo tam mają być rotacje. To idzie w dziesiątki tysięcy z tego, co słychać. A może nawet sięgnąć 100 tysięcy, o ile... Mała i ta skala, tak. Proszę powiedzieć, dlaczego oni tam w ogóle są, ci żołnierze koreańscy? Dlatego, że Rosja w ten sposób uzupełnia braki własnej kadry żołnierzy. Jest takie powiedzenie w wojsku, że wojny zaczynają zawodowcy, a kończą rezerwiści. Prawda? Ta wojna trwa już długo. Bardzo wielu żołnierzy rosyjskich w niej poległo. Na razie się to odbywa, to uzupełnianie armii rosyjskiej drogą podpisywania kontraktów, po prostu kupowania ich. To są często ludzie z tych najbiedniejszych części Rosji, ale to nie jest droga, którą można wykorzystywać w nieskończoność. Putin raz spróbował mobilizacji i wywołało to spore napięcia społeczne, a to jednak jest wielka umiejętność w Rosji utrzymania tego systemu w taki sposób, żeby się społeczeństwo nie zbuntowało. I być może doszli do wniosku, że ta mobilizacja jest jakąś linią, za którą grozi rodzaj jakiegoś wewnętrznego wybuchu. A jak wiadomo, w Rosji, jeżeli w ogóle coś się zmienia historycznie, to zmienia się tylko w miastach. Proszę zauważyć, miasta są zostawione w spokoju, jeżeli chodzi o działania mobilizacyjne rządu Federacji Rosyjskiej. Więc on po prostu musi jakoś uzupełniać wojsko. Poza tym płaci. A to jest dla Korei atut. No. Korea jest państwem izolowanym i biednym. Więc obie strony są z win-win. Putin dostaje żołnierzy koreańskich. Na ile oni się przydadzą na froncie, to jest inna sprawa, bo oni są nieostrzelani i zdaje się z tego, co czytałem, że tam oficerowie rosyjscy trochę na nich narzekają, mówiąc oględnie. No ale cóż, to jest, przepraszam za frazę, mięso armatnie. Tak są traktowani po prostu. I tę rolę będą odgrywać, a Korea za to dostanie pieniądze. Co więcej, no cóż, Korea wchodzi w dużej mierze do gry i tu właśnie o to chodzi. Znaczy, ona zawsze była w grze i to była w tym gronie państw kontestujących porządek międzynarodowy i kontestujących hegemonię Stanów Zjednoczonych. A teraz staje się uczestnikiem tej przebudowy niejako porządku światowego. To zdanie padło ze strony Xi Jinpinga jakiś czas temu, po spotkaniu z Putinem. Świat jest w czasie przebudowy, przekształcenia, i ważne jest to, że my w tym uczestniczymy. No, smutna jest to przebudowa z punktu widzenia stabilności międzynarodowej i tego, co może się wyłonić z tej przebudowy, ale tak jest, że w tej chwili także Kim do tego stołu zasiada, już nie tylko deklaratywnie, ale także jako ten, który dostarcza wojska na wojnę. A gdybyśmy, panie doktorze, chcieli wrócić do tego wątku, który panu przerwałem, związany stricte z tą drabiną eskalacyjną. Tak, właśnie. I tu chodzi o ten moment, przepraszam, bo tak poruszyliśmy troszeczkę w drugą stronę, dotyczącą tego zaangażowania koreańskiego. Więc rzecz polega na tym, że Biden doszedł zapewne do wniosku, że w ostatnich tygodniach po wyborze Trumpa obserwujemy eskalację ze strony Rosji, dlatego że Rosja chce się ustawić do momentu dojścia prezydenta Trumpa do władzy w maksymalnie dobrym położeniu negocjacyjnym. To znaczy zakłada zapewne,
że jeżeli dojdzie do jakiegoś zamrożenia frontu, to dojdzie na zasadzie status quo. Tam, gdzie wojska rosyjskie doszły, tam będą po prostu. A teraz Ukraina pozbawiona, czy w momencie, kiedy Ukraina straci dostawę, albo te dostawy zostaną ograniczone ze strony Stanów Zjednoczonych, ona się znajdzie jeszcze w trudniejszym położeniu niż jest teraz, więc Biden po prostu postanowił ułatwić Ukrainie zadanie. Ma w ten sposób rzecz, ma sprawę ułatwioną o tyle, że Rosja też posunęła się dalej niż można było zakładać, bo wciągnęła inne państwo do konfliktu, ściągając jego wojska na wojnę po prostu. No a druga sprawa to takie rzeczy się już trudniej... Znaczy, Trump no jest władny, żeby zmienić te decyzje, ale to zawsze utrudnia mu działanie. No i jest to trochę taka sytuacja, pan, nie wiem, może to działa na takiej zasadzie. Cóż, mamy do czynienia z politykiem, rozumuję, Joe Biden, który stawia sprawę ostro, nie bardzo się kimkolwiek i czymkolwiek przejmuje w zakresie tych reguł gry, więc ja może też już nie będę się bardzo przejmował tą regułą, która każe mi nic właściwie nie robić do momentu objęcia władzy przez nową administrację, która nie jest moją administracją. No bo to jest nie tak, jakby Sejm na ostatnim swoim posiedzeniu w Polsce uchwalał prawo, prawda? Jest takie przyzwolenie? Nie, no jest. Znaczy u nas to akurat nie ma tej tradycji. Nie wiem, czy to jest dobra analogia, dlatego że nasza kultura polityczna przy wszystkich zmianach, nastąpiły w Stanach, jest ale jednak potem są zarzuty, prawda? Tak, ale później są zarzuty, że to poszło za daleko. Natomiast w Stanach Zjednoczonych było rzeczywiście tak, że się powściąga, no ale reguły gry zostały w dużej mierze zmienione, no więc Joseph Biden uznał, że właściwie cel w tym wypadku uświęca środki, a celem jest poprawa z kolei pozycji negocjacyjnej Ukrainy po prostu. Proszę mi przypomnieć, panie doktorze, kiedy dokładnie Trump wprowadzi się do Białego Domu? No 20 stycznia nastąpi zaprzysiężenie. 20 stycznia nastąpi zaprzysiężenie i od tego czasu można liczyć te słynne 24 godziny na zamknięcie konfliktu na Ukrainie, o czym często mówił właśnie Trump. Ale on mówił chyba, że zdąży, no bo to miało być tak, że on jeszcze dojdzie do porozumienia zanim obejmie urząd i później rzeczywiście zakończy formalnie tę wojnę. Znaczy chodzi panu o to, czy te 24 godziny zostaną zachowane, czy to będzie tylko i wyłącznie coś, co sprawdziło się w tytułach na portalach horyzontalnych. Tak. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, w której rzeczywiście wcześniej już dochodzi do władzy, przepraszam, do porozumienia Trump z przede wszystkim Władimirem Putinem. No, Ukraina w jakimś zakresie akceptuje tę decyzję i następuje porozumienie. Można sobie to wyobrazić, tylko to wymagałoby uwzględnienia kilku czynników. To znaczy, po pierwsze, i to jest kwestia moim zdaniem zasadnicza, Putin musi się zgodzić na te warunki. No bo na razie dyskusja toczy się wokół tego, że nawet były takie, rzekłbym, mało przyjemne ostatnio, po prostu w ciągu ostatniej doby taka wymiana, czy może wcześniej troszeczkę wymiana tweetów między Maskiem, czy komentarz właściwie Maska do tego, co napisał Zełenski, że nikt nie będzie Ukrainie dyktował warunków, co Musk skomentował, że to jest żart, prawda? No bo Ukraina nie ma takiej możliwości, żeby po prostu odrzucać to, co inni. Tak to w domyśle jest, tego już Musk nie napisał, no ale tak to należy interpretować, żeby te reguły interpretować. Ale faktem jest, że zupełnie inaczej można dyskutować o tym. No, Ukraina pozbawiona poparcia Stanów Zjednoczonych nie może po prostu prowadzić tej wojny. Inna rzecz, i to chciałbym podkreślić, i to nie jest bez znaczenia dla naszej rozmowy, że Unia Europejska przeznacza, znaczy jeżeli chodzi o kwoty, to tam poszło więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Oczywiście poszczególne państwa dają mniej niż same Stany Zjednoczone, ale Unia Europejska jest w tej historii graczem. Pytanie, czy ona zachowa jakąkolwiek jedność, no bo tutaj wchodzi w grę w tej chwili inna kulawa kaczka, czyli Olaf Scholz, kanclerz Niemiec. Co ma pan na myśli? No bo on ogłosił, właściwie koalicja się rozpada, Niemcy czekają na wybory. Scholz poinformował, że wszystko wskazuje na to, że następne wybory wygra chrześcijańska demokracja, czyli Scholz przestanie być kanclerzem. On wypowiedział się ostatnio, zadzwonił do Putina, po 2 latach kanclerz Niemiec rozmawiał z Putinem po raz pierwszy.
z tej rozmowy nic oczywiście nie wyniknęło. Oprócz tego, że Scholz ustawił się jako peacemaker, jako gołąbek pokoju i to właściwie jest działanie przede wszystkim pod kątem jego polityki wewnętrznej. No, chce pokazać Niemcom, którzy tej wojny się po prostu boją, są zmęczeni, nie chcą, żeby na to wydawać pieniądze. To jest cały złożony kompleks zagadnień związanych z tym, co się w Niemczech myśli o Rosji, jak się jej boi. W dużej mierze jest to jakieś takie wspomnienie tego, jak wojska sowieckie tam były po II wojnie światowej, ale to chodzi też o kwestie biznesowe i tak dalej. Więc w każdym razie, niezależnie od tego ogromnego wsparcia, którego Niemcy udzielają Ukrainie w sensie finansowym, z liczb względnych to są kwoty przekraczające inne państwa. Inaczej się to liczy w liczbach względnych, inaczej w stosunku do PKB, prawda? Oni mogliby dawać więcej niż dają, biorąc pod uwagę, jak bardzo są bogaci, ale generalnie dają bardzo dużo, najwięcej z państw europejskich, jeżeli chodzi o te liczby bezwzględne. No i wracając do tego pytania pańskiego. Jeżeli by Europa potrafiła zachować jakąś jedność, a tu jest dość spójne stanowisko, oczywiście Polski, państw bałtyckich, Francji, Wielkiej Brytanii, ja teraz mówię o szerzej Europie, nie tylko Unii Europejskiej, i przy czym Niemcy rzeczywiście stoją trochę z boku w tej całej historii, ale tak jak mówię, to się może wszystko zmienić po wyborach w Niemczech, bo Chadecja ma już inne stanowisko w tej kwestii, więc jeżeli by się udało, to wtedy sytuacja, czy te rozmowy stają się bardziej skomplikowane z punktu widzenia Waszyngtonu. Dlatego, że nie będzie mógł tak po prostu przejść do porządku dziennego Donald Trump nad tym, że Europa ma inne stanowisko w tej kwestii. Warunków porozumienia, bo tu nie chodzi o samo porozumienie. O to, żeby ta wojna została w jakiś sposób zakończona. Tylko chodzi o jej warunki, prawda? I teraz na te warunki musi się zgodzić, tak jak powiedziałem, Putin. Te warunki w jakimś zakresie muszą odpowiadać polityce głównych graczy europejskich, ale tu znowu pytanie, czy my jako Europa jesteśmy w stanie zachować jedność w tej kwestii. No i wreszcie chodzi o to, jakie jest stanowisko Ukrainy, bo nie może być tak, i to myślę, że akurat w Polsce powinno być dobrze rozumiane, że decyzje dotyczące przyszłości jakiegoś państwa podejmują mocarstwa ponad głowami tego państwa. No Polska sama tego doświadczyła na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, prawda? Więc poza tym to jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego i takiej logiki stosunków międzynarodowych po prostu przepis na nieszczęście, na powrót do koncepcji koncertu mocarstw. Inna rzecz, że bądźmy realistami, ten koncept mocarstw odgrywa jakąś rolę w polityce i będzie odgrywał. To są mrzonki, że uda się wyjść poza tę sferę decydowania wielkich tego świata o losie mniejszych. Pytanie, w jakim zakresie uda nam się obronić ideę prawa międzynarodowego i w jakim zakresie uda nam się skrępować po prostu swobodę tych wielkich graczy interesami mniejszych graczy. I tu chodzi, tu rzecz polega na tym, żeby nie wrócić do sytuacji jak w XIX wieku, prawda? Jeden dyplomata brytyjski napisał chyba do żony z takiej konferencji międzynarodowej, jest tutaj nie do wytrzymania, jest dużo much i małych państw. Więc tu chodzi o to, żeby tam nie było takiej sytuacji, że wielcy właśnie tego świata zasiadają i mówią, jest tutaj nie do wytrzymania, bo jest za dużo małych państw. Ukraina akurat nie jest małym państwem, no ale nie jest graczem, nie jest jednym z tych wielkich mocarstw, które będą w tej chwili dyskutowały o przyszłości, w tym właśnie Stany Zjednoczone. A koncepcja Donalda Trumpa takiego, czy ona zmierza, tak jak ją czytam, do właśnie takiej przebudowy, to było widoczne już w pierwszej kadencji, takiej przebudowy tych stosunków międzynarodowych, kiedy jednak ci gracze dogadują się między sobą. I rzecz teraz polega na tym, że tu nie chodzi... To może być określane mianem cynicznego podejścia, ale nieżyjący już Henry Kissinger powiedziałby, no dobrze, tylko że w tym świecie, naszym świecie, świecie realistów, w którym mocarstwa dogadują się między sobą, ludziom na głowy bomby nie spadają. I to jest też argument Donalda Trumpa i ludzi z jego otoczenia. Skończmy wojnę, bo umierają ludzie. No i teraz pytanie, na jakich warunkach ta wojna ma zostać zakończona i to jest kwestia, która jakby zweryfikuje te deklaracje. A jaki pomysł ma Trump właśnie na zamknięcie tego konfliktu? Wiem, że to jest bardzo szeroki temat, enigmatyczny. Znaczy, myślę, że on chce to zatrzymać, chce, żeby się strony zgodziły na to, że jest to zatrzymane na poziomie status quo, czyli po prostu Rosja jest tam, gdzie jest. Czyli to tłumaczy powiedzmy teraz, ofensywę jakąś rosyjską. Rosyjską, tak. I tłumaczy też prawdopodobnie
w dużej mierze decyzję Bidena o tym, żeby dać Ukrainie to, czego odmawiano jej przez ostatnie 2 lata. Więc to jest jedna sprawa, ale pytanie oczywiście o to, jaki miałby być status tej Ukrainy. Mike Pompeo, który był rozważany na stanowisko sekretarza stanu, no on chyba widział to inaczej, to znaczy on był zwolennikiem, żeby tę Ukrainę wzmocnić bardzo znacząco w sytuacji, kiedy by doszło do jakiegoś zamrożenia tego konfliktu. Nie wiem, czy taka jest koncepcja ludzi, którzy teraz decydują. Nie wiem, jak Rubio się odniesie, czyli ten polityk amerykański, który jest w tej chwili szykowany na stanowisko sekretarza stanu, a więc czy osoby odpowiedzialnej za politykę zagraniczną USA. Jak on się odniesie do kwestii tego, co Ukraina może dostać od Zachodu po ewentualnym zamrożeniu tego konfliktu. Czy to będzie właśnie taka finlandyzacja Ukrainy, a więc uczynienie z niej państwa neutralnego, dla którego zatrzaśnięte zostaną wrota do NATO w przyszłości. No bo Ameryka ogłosi, że oni sobie tego nie wyobrażają. Trump powie po prostu, to jest tak, że ja po prostu nie przyjmę tego i jest to cena za to, żebym ja wymusił w pewnym sensie na Rosji też zakończenie tego konfliktu. No bo tam też ma takie instrumenty, prawda? On może eskalować. To się tak w tych planach ogłaszanych latem pojawiało. Będzie tak wyglądało, że tam były takie koncepcje. I firmował właśnie bardziej wtedy, one zdaje się wyszły z otoczenia Pompeo, żeby Ukrainie dać to, co chce, jeżeli Rosja nie będzie chciała rozmawiać, prawda? Więc Trump może powiedzieć, no dobrze, ja moja cena jest taka, albo wchodzicie w to na takiej zasadzie, godzicie się na to zamrożenie konfliktu i dostajecie moje wsparcie, na przykład w zakresie dozbrojenia, no ale ceną za to jest uznanie waszego statusu neutralnego i na to się także godzi Rosja, powiedzmy. No a później oczywiście czekamy na to, co będzie dalej, bo problem polega na tym i to bym chciał powiedzieć, że my przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń. No ja bym nie chciał, tak jak czasami słyszę w mediach, albo tam 2 lata temu ogłoszono już nieuchronny koniec Rosji, prawda? Putin miał niedługo umrzeć, Rosja miała się zawalić pod ciężarem. McDonald's się wycofał. No dokładnie, skończyło się wszystko. IKEA chyba też się wycofał. W każdym razie koniec Rosji. No Rosja w tej chwili jest w sytuacji takiej, że na froncie sobie radzi z problemami, zagrożeniami, prawdopodobnie jak według zdań wielu analityków doszła do szczytu swoich możliwości odtwarzania uzbrojenia, czyli nie jest tak dobrze, jak się niektórym wydaje, biorąc pod uwagę to, że Rosja rzeczywiście czyni pewne postępy na froncie, no ale katastrofa nie nastąpiła. Z drugiej strony niektórzy ogłaszali nieuchronny początek kolejnej wojny światowej. My po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkich scenariuszy przewidzieć, tak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie ostatecznie stanowisko negocjacyjne stron w czasie tych rozmów, bo po prostu tego nie wiemy. No, czyli jest jakiś punkt wyjścia, wiadomo, że się licytuje wysoko, a później schodzi poniżej, prawda? Rzecz polega na tym, że wedle wszelkich danych Donald Trump głosi to oraz jego otoczenie będą zmierzali do zakończenia tej wojny. Tylko jedno zastrzeżenie chciałbym poczynić. To nie jest tak, że gdyby Kamala Harris wygrała te wybory, to na pewno nie rozpoczęłyby się negocjacje. Bo przecież jest rzeczą oczywistą, że w nieskończoność Zachód, w tym Stany Zjednoczone, nie były w stanie finansować wysiłku wojennego Ukrainy. Ukraina też stanęła wobec wyzwań związanych z mobilizacją, której nie można było z różnych powodów prowadzić w dostatecznym zakresie, z niedostatkiem żołnierzy na froncie. Innymi słowy, każdy z tych uczestników tego konfliktu stanął wobec problemów skłaniających go do tego, aby myśleć o jego jakimś zakończeniu. Tylko problem polega na tym, co to znaczy dla świata na przyszłość, na tego nie wiemy. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy Rosja, w jakim zakresie Rosja będzie chciała za jakiś czas znowu wrócić, eskalować, prawda? Wiadomo, że mniej więcej jakie były założenia Putina, kiedy rozpoczynał tę wojnę. Wiadomo było, że on po prostu nie chce się pogodzić z wejściem Ukrainy w orbitę wpływów Zachodu. Pytanie, czy ten cel Putina został zrealizowany. No w moim przekonaniu ten zasadniczy cel nie został zrealizowany. To znaczy Ukraina nie stała się w całości zdobyczą Rosji. Rosja poczyniła postępy,
Ukraina straciła istotną część swojego terytorium. 20%. Ważną, tak. Ważną z różnych przyczyn, także ekonomicznych. Ale cel zasadniczy Władimira Putina i Rosji nie został mimo wszystko zrealizowany. Więc pytanie, czy zamrożenie tego konfliktu nie oznacza, że Rosja za jakiś czas będzie próbowała do tego wrócić. No, to jest oczywiście dyskusja, która się toczy od 2 lat. Zawsze też Ukraina może chcieć jednak wrócić na swoje ziemie, prawda? Ale oczywiście na swoje ojcowizny. Będzie to stałym elementem, powiedzmy, ideologii państwowej, stanowiska Ukrainy w przyszłości. To znaczy niezgoda na to, aby terytorium utracone przez w czasie tej agresji rosyjskiej zostało uznane za część Rosji po prostu i koniec. No to jest moim zdaniem oczywiste. No ale to są takie przykłady w historii, takie terytoria, których utratą jakieś państwa nigdy się nie pogodziły po prostu, mimo że trwa to już czasami stulecia. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, panie doktorze, jakie w tym całym geopolitycznym zamieszaniu jest obecnie położenie Polski? Bo patrząc na twarz premiera Tuska, można odnieść wrażenie, że jest co najmniej mocno zaniepokojony. No jest zaniepokojony, dlatego że demokraci trwali w koncepcji, no powiedzmy, tego konsensusu, to się tak nazywa, no, liberalny konsensus w polityce zagranicznej. Po II wojnie światowej republikanie i demokraci uważali, że Amerykanie mają ten swój sojusz, za którego biorą w dużej mierze odpowiedzialność. Teraz mamy do czynienia z politykiem, który ma sceptyczny stosunek do NATO i nie wiemy po prostu, jak to zostanie odczytane przez Rosję. Bo tu problem polega na tym, czy Władimir Putin nie podejmie decyzji o testowaniu zdolności czy woli politycznej Stanów Zjednoczonych albo stanowiska Stanów Zjednoczonych. To trochę jak z rozmieszczeniem w 1962 roku rakiet radzieckich, wyrzutni rakietowych na Kubie. Do dzisiaj historycy często zachodzą w głowę, jak to jest. Czy Chruszczow nie uświadamiał sobie, że Kennedy będzie musiał zareagować, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych znajdą się sowieckie wyrzutnie rakietowe zdolne do przeniesienia głowic nuklearnych. No i rzecz polega na tym, że prawdopodobnie między innymi wynikało to z przeświadczenia Chruszczowa o tym, że Kennedy jest politykiem słabym i nic z tym nie zrobi. I teraz może być tak, że Władimir Putin postanowi powiedzieć po prostu sprawdzam i zobaczyć, jakie jest wyobrażenie. Rozpocznie całą listę sprawdzania, którą wcześniej miał okazję już zrealizować za sprawą prezydenta Bidena i jego reakcji. Teraz wszystko się otwiera na nowo. Teraz się w pewnym sensie otwiera na nowo. Donald Trump głosi pogląd o tym, że jego atutem jest owa nieprzewidywalność. To znaczy, cała jego koncepcja opierała się na tym, że Putin nie zrobiłby tego, by wiedział, że on zareaguje, albo by się go bał. To samo dotyczy stanowiska, czy ten sam pogląd głosi w odniesieniu do Chin. To nie jest pogląd zupełnie pozbawiony sensu, no bo trzeba przyznać, że jeżeli mamy do czynienia z politykiem, który jest politykiem, na temat którego wszyscy się zgadzają, że nie wiadomo, co zrobi, no to w głowie Władimira Putina czy przywódcy chińskiego może się też pojawić takie założenie. Okej, demokraci, wiadomo, stali na stanowisku trochę zimnowojennym, tu jest czerwona linia, jak ją przekroczycie, to jest dla was problem, prawda? No ale oni grali wedle pewnych reguł. Trump może te reguły na całej rozciągłości zakwestionować po prostu, no bo to jest polityk, który jest znany z tego, że on reguły kwestionuje, więc może być tak, że rzeczywiście z nim może być gorzej niż z demokratami, bo jest bardziej nieprzewidywalny, ale ta nieprzewidywalność oznacza też, że on, tak jak powiedziałem, no pytanie, czy ta nieznajomość dotycząca jego koncepcji czy zachowania w przyszłości może się odnosić do jego sceptycznego stanowiska wobec właśnie NATO i wobec zobowiązań Stanów Zjednoczonych z różnych powodów wynikających. Przez okres prezydentury Donalda Trumpa, jej pierwszej, no, Polska bardzo się na nim opierała, raz z tego punktu widzenia, czy z tego powodu, że ówczesny rząd był w umiarkowanie dobrych relacjach z Unią Europejską, jak wiadomo, a po drugie dlatego, że też była taka koncepcja,
iż trzeba tych Amerykanów niejako wciągnąć tutaj, tak ich uwikłać u nas, choćby przez te zakupy broni, przez umieszczenie tutaj instalacji amerykańskich, co w końcu, jak wiemy, zostało ostatecznie zrealizowane, co też jest konsekwencją wielu lat negocjacji, prawda, i rozmów, że żeby Amerykanie po prostu nie mogli się stąd wycofać, żeby to ich obecność tutaj była naturalna. Jest to jakaś koncepcja, bo tak prawdę powiedziawszy, no to oczywiście w obliczu zagrożeń ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla nas kluczową kwestią. Tylko chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, jak pan wspomniał Donalda Tuska teraz. I tak jak odczytuję politykę obecnego premiera, no to ona zmierza do tego, żeby w końcu zmobilizować Unię Europejską, czy szerzej rozumianą Europę, włącznie z tą Wielką Brytanię, do zajęcia wspólnego stanowiska. Jest prawdą to, co mówi Trump o tym, że Europa wydaje za mało na zbrojenia. Po prostu za mało wydaje na zbrojenia. Nie ma żadnego powodu, żeby Unia Europejska, będąc obszarem tak zamożnym, była takim karłem w zakresie obronności jako pewien koncept. A już nawet, jeżeli by zebrać w sumie te przecież wszystkie państwa, takie wielkie armie jak francuska czy brytyjska, to one naprawdę coś znaczą w świecie. I chodziłoby raczej o to także, i tak odczytuję te intencje Donalda Tuska, włącznie z tym zorganizowaniem spotkania przedstawicieli tych państw w Warszawie, na które zostali przez zaproszenie, jak wiadomo, Brytyjczycy, Francuzi, także Niemcy, Włosi. Ma być, zdaje się, przedstawiciel Ukrainy, żeby konsolidować stanowisko kluczowych graczy europejskich wobec tej sytuacji, żeby Europa nie zależała aż tak bardzo i nie jakby oddawała inicjatywy Stanom Zjednoczonym, choćby z tego względu, że właśnie może się zdarzyć taka sytuacja, że przywódca amerykański powie, my jesteśmy overstretched, my jesteśmy za bardzo rozciągnięci i nie podejmiemy się. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli dojdzie do destabilizacji w innych rejonach świata, no to Ameryka będzie tam bardziej zainteresowana. Nie myślmy o tym, to nie jest tak, że oni koncentrują się na nas, na Europie w ogóle i na Europie Środkowo-Wschodniej w szczególności, dlatego że dla Stanów Zjednoczonych kluczowa jest Azja Wschodnia i kluczowy jest Bliski Wschód. Z różnych powodów wewnątrzpolitycznych, a także z powodu na zaangażowanie amerykańskie. Amerykanie się interesują, także zwykle Amerykanie się interesują. To dlaczego, powiedzmy, to, co się dzieje w tej chwili na tej ukraińskiej ziemi, jest konfliktem takim trochę peryferyjnym z perspektywy amerykańskiego wyborcy, bo tak się o tym mówi. Dlaczego Bliski Wschód i Azja są kluczowymi aspektami polityki międzynarodowej? Powiedziałem tak najprościej jak można. Azja dlatego, że Chiny są postrzegane po prostu jako kluczowy rywal gospodarczy Stanów Zjednoczonych i być może kluczowy rywal także w sensie politycznym, z którym Amerykanom grozi konflikt zbrojny. Chodzi o kwestię stref wpływów na Dalekim Wschodzie, czy też Azji Wschodniej. Nawet kiedy Stany Zjednoczone były zanurzone w tę politykę izolacjonizmu w latach 20. po pierwszej wojnie światowej, a przed drugą, to ona oznaczała tylko wycofanie się z Europy, absolutnie nie wycofanie się z Azji Wschodniej. Amerykanie byli tam zaangażowani, zainteresowani tym, co się dzieje i starali się w sensie politycznym i ekonomicznym stawiać tam wówczas ekspansji japońskiej. A później się to skończyło, jak wiadomo, wojną, bo przecież Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japonię. Dopiero później Niemcy powiedziały im wojnę. Więc prawda jest taka, że Azja Wschodnia, Pacyfik, to zawsze był obszar naturalnej obecności politycznej, ekonomicznej i wojskowej Stanów Zjednoczonych. Po prostu tak jest. A ponieważ urosły tam bardzo Chiny, a w dodatku stały się kluczowym rywalem USA na globalnej arenie gospodarczej, no to uwaga Amerykanów, także tych zwykłych Amerykanów, tych zwykłych wyborców, koncentruje się na Azji Wschodniej. A Bliski Wschód, no to jest kwestia oczywiście państwa Izrael i poparcia bardzo wielu Amerykanów z różnych powodów, to jest różnie motywowane, dla państwa Izrael. To jest kwestia już w tej chwili w mniejszym stopniu dostępu do złóż ropy naftowej, bo Amerykanie w dużej mierze jakby zdywersyfikowali, uzupełniają te zasoby innymi metodami, ale to jest dla nich też wciąż w jakiś tam sposób ważne. No i wreszcie chodzi oczywiście o to, aby tam była stabilizacja polityczna, bo destabilizacja oznacza rozwój terroryzmu motywowanego religijnie i nastawionego antyamerykańsko po prostu. Innymi słowy, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, Bliski Wschód jest kluczowy
dla ich bezpieczeństwa narodowego po prostu. Jest jednym z kluczowych obszarów. Natomiast Ukraina nie, bo Europa Środkowo-Wschodnia z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no o ile istnieje, to istnieje jako pewien koncept związany z tym, że jest w NATO i trzeba dotrzymywać zobowiązań. Ale dla przeciętnego Amerykanina nie wiąże się to z jakimś wyobrażeniem na temat tego, czym jest jego bezpieczeństwo narodowe, czyli bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. Więc powiedziałbym w ten sposób, że wypłynęliśmy na nieznane wody w dużej mierze z tego powodu, że być może wola prezydenta Trumpa dokonania jakiejś korekty kursu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych będzie bardziej przemożna niż była w poprzedniej kadencji, ale też nie chciałbym głosić tutaj poglądu o tym, że czeka nas jakaś katastrofa geopolityczna, bo naprawdę dokonanie korekty takiego kursu, takiego krążownika, jakim Stany Zjednoczone, nie jest proste z różnych powodów. To trwa. Po pierwsze... Proszę? Trwa. Trwa, dokładnie. Nawet jeżeli by Donald Trump wycofał się z różnych zobowiązań teraz, to za 4 lata przyjdzie inna prezydentura i z powrotem może wprowadzić w ramy tych zobowiązań. Jest jeszcze jedna kwestia. Przecież to jest trochę tak, że z tymi zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych idą też zyski Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zarabiają również na swojej pozycji międzynarodowej. To przyjdzie Donaldowi Trumpowi w tej grze, którą teraz rozpocznie jako nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, wszystkie te elementy, także element biznesowy, uwzględnić, a pamiętajmy, że to biznesmen, który rozumie wszelkie aspekty związane z tą polityką międzynarodową, wbrew pozorom, z jakiegoś powodu jednak zdobył też mandat wśród osób, które no, mają to zaplecze merytoryczne, bo przecież to nie jest tak, że każdy człowiek myślący głosował na Harris. To jest kwestia też jakichś wspólnych wizji co do zarządzania tym amerykańskim krążownikiem. Chciałbym tylko pana jeszcze, doktora, zapytać o jedną rzecz na sam koniec. Tak troszeczkę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, czy pokusiłby się pan o stwierdzenie, że na przestrzeni najbliższego roku Donald Trump zakończy ten konflikt na Ukrainie, mając takie nastawienie i też wiedzę z zakresu poglądów w tym zakresie właśnie Donalda Trumpa? Czy to jest duże stwierdzenie? No, jeżeli chodzi o taką perspektywę roku, to jest to do wyobrażenia. To jest do wyobrażenia, dlatego że strony są po prostu zainteresowane tym, żeby ten konflikt zamrozić. Tylko pan pyta o to, co znaczy zakończenie. Zamrożenie jest, ja sobie to wyobrażam, tylko zakończenie konfliktu w postaci podpisania traktatu pokojowego, nie wiem, oj, nie wiem. Zostaniemy w takim razie z tą niepewnością przez kolejnych kilka miesięcy, lat, dekad. No tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak się to wszystko potoczy. Bardzo serdecznie zapraszam też do tego, żebyście obejrzeli poprzedni materiał z udziałem doktora, któremu teraz na sam koniec oddaję głos tytułem podsumowania. Czy coś pan doktor chciałby naszym widzom przekazać? Czy coś jeszcze mógłbym powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że byśmy mieli świadomość, że wciąż obowiązują istniejące traktaty, że z punktu widzenia przyszłości oczywiście czeka nas wiele niepewnych momentów i ten porządek może być rozchwiany, co w naszym interesie nigdy nie jest, bo w interesie Polski jest przestrzeganie prawa międzynarodowego i stabilność istniejących traktatów. Musimy się tego trzymać i o to dbać, bo rozchwianie porządku międzynarodowego nigdy dla nas się dobrze po prostu nie kończyło, jeżeli można powiedzieć z punktu widzenia Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, cóż, to państwo jest tak skonstruowane, że mam wrażenie, iż mimo różnych turbulencji jest w stanie nadal odgrywać swoją rolę. Nie wiem, to jest takie pytanie, czy my mamy koniec jakby już tego czasu, kiedy Ameryka nadawała ton światu, kiedy ustawiała te różnego rodzaju trendy, tendencje. Być może jesteśmy w fazie, w której już możemy powiedzieć, że wyrosły jej duże konkurencyjne mocarstwa i jest po prostu jednym z graczy. Nie będzie już powrotu do takiej sytuacji, że ten podział jest jakby dychotomiczny, prawda, że są Stany Zjednoczone, bo one być może nie mogą dźwigać już tej, z różnych powodów, tego ciężaru. Ten system, w moim przekonaniu, on się wykazał dotychczas dość dużą stabilnością mimo wszystko i niezależnie od
różnych wątpliwości, mógłbym powiedzieć, że w moim przekonaniu jakoś się wybroni. To znaczy, że demokracja amerykańska będzie trwała. Natomiast to, co jest większą niepewnością, to rzeczywiście przeobrażenie porządku międzynarodowego w nadchodzących miesiącach i latach. Nie wróżymy z fusów, tak kolokwialnie powiem. Czekamy na rozwój sytuacji. Zapraszam do tego, żebyście w komentarzach wyrazili swoją opinię na temat dzisiejszego odcinka i tematów poruszonych w tymże materiale. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie także, że partner kanału, firma Surfshark, przygotowała specjalną ofertę. Korzystając z mojego linka, po zamówieniu VPN otrzymacie dodatkowe 4 miesiące Surfsharka za darmo. Link znaleźć możecie w opisie filmu. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.